Cześć, witam was ponownie. Jak widzicie, dzisiaj za mną jest rozpalone już ognisko w palenisku, a tutaj mam kociołek, więc będziemy dzisiaj kociołkować. Zrobię bardzo prosty przepis, ale bardzo smaczny. Przychodzą do mnie dziś wieczorem znajomi, przyjaciele, którzy będą degustować to, co dzisiaj stworzę. Zaczniemy od przygotowania wszystkiego najpierw, bo później będziemy to musieli wszystko układać warstwami. Tak będzie po prostu łatwiej. Najpierw pokroję mięso. Zobaczcie, mięsa mam różne. Mam trzy rodzaje mięsa. To znaczy się tak, mam tutaj żeberka. Zobaczcie, takie paski żeberek. Karkówka wieprzowa i karkówka wołowa. Właśnie te mięsa dzisiaj użyję do mojego kociołka. Czym więcej różnych mięs, tym lepiej. A więc kroimy w takie grubsze kawałki. I przekładam tutaj do tego naczynia takie kawałki gulaszowe czy szaszłykowe. Teraz wołowinka, ach! Nie musi to być pięknie krojone. To właśnie chodzi o to, żeby wszystkie kawałki nie były równe, nie były idealne. To musi wszystko, wiecie, wyglądać tak, jak wyglądało kiedyś. I właśnie to nada najlepszego smaku. Jeden kawałek większy, drugi mniejszy. I teraz zobaczcie, żeberka. Żeberka pokroję po dwie kosteczki. O, w takie kawałki. Żeby nie były za małe, bo taka wieprzowinka, właśnie takie żeberka, one się trochę skurczą i nie byłoby co jeść, a tak po dwie takie kostki będzie w sam raz. Teraz skroję warzywa. Zobaczcie, mam tutaj trochę kapusty, oczywiście jej całej nie zużyję, tylko trochę. I również nie musi to być cienko, nie musi to być ładnie. Teraz cebulę. Cztery takie cebulki. Możemy cebulę wrzucić tutaj obok kapusty, bo i tak za chwileczkę będziemy układali warstwami. Cebulę pokrojone. Teraz zobaczcie, mam tutaj kilka marchewek. Marchewka nada słodyczy tej potrawie. Teraz papryka. I druga. Jeszcze mam taką paprykę. Ją też wkroimy. Zużywam po prostu co mam. Teraz tak, kilka ząbków czosnku. Powiedzmy cztery. Cztery sztuki. O takie. Dla pięknego aromatu. Ale ja jego kroił nie będę. Zostawiam go po prostu lekko rozgniecionego. Teraz jeszcze tylko rozetrę pieprz. Zobaczcie, czarny pieprz, aromatyczny. I ja jego troszeczkę tylko pogniotę. Gotowe. No i dobra, i zaczynamy układać wszystko w kociołku. Szkoda, że nie mogę zrobić ujęcia, ponieważ jestem na urlopie i nie mam ze sobą takiego sprzętu, który by pozwolił mi pokazać państwu, jak ja to tam w środku układam, ale będę starał się tłumaczyć. Najpierw idzie trochę kapusty. Teraz trochę mięsa.
Dokładnie. Robimy takie, wiecie, ścisłe warstwy. Teraz solimy. Ponieważ mięso nie było wcześniej przyprawiane. Sypiemy pieprz. Troszkę pieprzu ziołowego. Trochę czosnku. I zasypujemy cebulką. Robimy takie warstwy. I teraz troszkę papryki. I marchewka. I znowuż trochę kapusty. To będzie taki przekładany bigos ze świeżego mięsa. Kilka gałązek rozmarynu. I znowuż mięso. To wygląda w ten sposób. I teraz tak. Na wierzch, jeżeli mamy miejsce, dajemy pomidory z puszki albo passatę. Ja wleję passatę pomidorową. Ona się lepiej rozejdzie. I praktycznie byłoby to wszystko. Więc teraz przykrywam. Zakręcam. I wstawiam na palenisko. I niech się dusi ze 2 godziny, bo tyle właśnie powinno się to tam znajdować. A więc do zobaczenia, jak już wszystko będzie zrobione. Moja zawartość w kociołku jest już gotowa, więc teraz będziemy próbowali. Jeszcze w międzyczasie upiekłem takie smakowite ziemniaki. I zrobiłem surówkę z młodej kapusty z ogórkami małosolnymi. Przepis oczywiście na tą sałatkę znajdziecie u mnie na kanale. Wstawię link w opisie filmu. A więc idę teraz po kociołek. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaki aromat, jaki zapach wydobywa się z tej malutkiej tutaj dziureczki. Klamra zluzowana. I otwieramy pokrywę. Tu się jeszcze tworzy dzieło. Mięso jest tak delikatne, że kompletnie nie wiem, czy ja jego wyjmę z kociołka. Zobaczcie, jak ono apetycznie wygląda. I teraz troszkę surówki. I kilka ziemniaków. I voilà, jest gotowe, zobaczcie. Piękne, aromatyczne. I z kociołka, a więc spróbujmy mięso, bo to ono jest dzisiaj głównym bohaterem. Zobaczcie, jakie ono jest mięciutkie. O, jak pachnie. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i jak mamy możliwość, to róbmy takie potrawy w takich żeliwnych garnkach.